Witamy naszych małych artystów. Prace dzisiejszego artysty były nazywane przez znawców sztuki piaskownicami dla podświadomości. A podświadomość jest nazywana przez niektórych jako takie wewnętrzne dziecko. I właśnie tak trzeba patrzeć na pracę Jeana Miro. Bo o nim mowa. Bo jeżeli po prostu popatrzymy na nie, to w pierwszym momencie możemy nic nie zauważyć. I musimy znaleźć w sobie takie dziecko, które poszuka tam różnych dziwnych skojarzeń. Dosiu, powiedz mi, czy te kształty ci się z czymś kojarzą? Co tutaj widzisz? Kot pani płacząca. Latawiec. Stół albo krzesło, tak? Zaczęłaś tak mówić. Szczerbatek. I szczerbatek, na pewno szczerbatkę kojarzycie. No. I gwiazdki. I gwiazdki. I kółko. I kółko. Po prostu kółko. A ciekawa jestem, co wy widzicie w tych pracach. Jean Miro lubił właśnie takie linie cienkie i tak samo jak nasz Piet Mondrian lubił kolory podstawowe, czyli te kolory, których nie da się w żaden sposób utworzyć, mieszając je z innymi. Jeszcze chciałam Wam pokazać interpretację Jeana Miro prac innych mistrzów. Tutaj na przykład mamy taki bardzo realistycznie narysowany rysunek innego artysty i rysunek Jeana Miro. Zwróćcie uwagę na przykład na minę tego pieska. Tutaj jest taki szalony trochę. Ja też się zastanawiam, gdzie na tym obrazku jest ta pani. Tosiu. Może tutaj. Może ta pani tak naprawdę jest nietoperzem. Może tak? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Jean Miro lubił takie zabawy. No dobrze. I mamy też kolejną interpretację. Jak? Tosiu? Ty, ciekawe, gdzie są oni? Nie mam pojęcia. Chyba on jest tutaj. Może tak? A ten pan jest tutaj. A z tego pana została nam tylko buzia. Śmieszny pies. Tak. Takie śmieszne prace. Spróbujemy teraz zrobić taką formę przestrzenną, inspirowaną pracami Jeana Miro. Jean Miro też tworzył rzeźby, więc stworzymy taką rzeźbę. Tak? Tak. No dobrze, Tosiu. Przypomnę Tobie jeszcze i Wam też, że Jean Miro lubił linie, cienkie linie i kształty, które się na siebie nakładały i lubił czyste kolory. Więc najpierw weźmiemy sobie jakiś mazaczek. Cienki chyba. To jest cienki. Cienki, super. I narysujemy jakieś różne kształty. Nie wiem, czy wspomniałam, że powinniśmy rysować te nasze kształty na jakiejś tekturce albo grubym papierze, aby nasze rzeźby, nasze formy przestrzenne były sztywne i były stabilne. Tosiu, jakie kolorki teraz wybieramy? Żółty. Dobrze.
My użyłyśmy kredek z tosią akwarelowych do rysowania, dlatego jeszcze sobie pędzelkiem będziemy je rozmywać. Nasze elementy wycinamy nie po liniach, które narysowaliśmy, a spróbujemy te elementy pozamykać w prostych kształtach geometrycznych, w jakichś okręgach albo prostokątach. My już mamy wycięte i narysowane wszystkie nasze kształty. Aby je połączyć, musimy je w niektórych miejscach porozcinać. O tak. Tak, Tosiu. I popróbować w różny sposób połączyć. Na przykład tu robimy jakoś tak. Obydwie z Tosią spróbujemy, tak, Tosiu? No. To będą nasze. I może zrobimy... O, a jak to będzie? Nasze prace inspirowane twórczością Jeana Miro są już gotowe. Mam nadzieję, że się świetnie bawiliście. Do zobaczenia.